witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj weekendowo i tak wygląda zazwyczaj każdy nasz wyjazd. Tango toboły, waliza, wózek pełen dobroci, lubek i oczywiście nasz bubasek. Jest dzisiaj mega gorąco. I co? Zaczynamy weekend! Okej, jesteśmy już na miejscu, przyjechaliśmy do agroturystyki naszej zaprzyjaźnionej Zielone Wzgórze. Tutaj zostawimy Wam pineskę, tam już cała rodzinka odpoczywa, chilluje, jest mega gorąco, stroje już również mamy na sobie i zamierzamy się trochę pokąpać tutaj w basenie, który Jacek z Olą przygotowali. Bardzo Jacuś tutaj już przygotowuje nam basen, także zaraz skakujemy do tego koła. Ciałko schłodzone, trzeba wracać. Oliwier coś tam kwęka, więc teraz dam Lubkowi chwilę dla siebie, żeby się zmoczył. Tak będziemy się zmieniać. Pora na pływanie. Teraz zamiana mała. Wcześniej pływały dziewczyny, teraz pływamy my. Także chwilka spokoju u rodzinki, odpoczywamy, a później lecimy, zobaczycie gdzie. Kochanie, już nie denerwuj się. O, mama pilota wzięła, brawo ja. Także zbieramy się za chwilkę. Jedziemy do Lwówka, do Angeliki i Atka. I może z racji tego, że jest lato agatowe, pójdziemy na miasto. Zobaczymy, jak nasze dzieci będą to reflektowały, bo nie powiem, mają swoje humorki. Tak, Bombasku? Jak słychać? Także obrazku. Już nie denerwuj się. Nie, 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 kochanie, nie. O, o, pięknie odbiłeś. No. Także zawijamy mandżur i jedziemy. Jesteś znakomity, masz ząb. Piękny. Pokaż. Bobas śpi. Impreza na maksa. Wiadomo jak co roku 1500 ludzi. W zeszłym roku też miał być dłuższy vlog, ale się nie udało. Tam idzie Lubek. I się śmieje, bo tutaj jest też moja oczywiście kuzynka Angelika, na pewno już ją kojarzycie. I też w zeszłym roku również spędzaliśmy ten dzień razem, wspólnie. Tak, też spędzamy razem z dzieciakami. Razem, zupełnie jest inaczej, inny klimat, no ale wiadomo, ale fajnie, dzieciaczki dają nam pochodzić, więc nie jest tak źle. No bo co roku życie się zmienia, jest Jadek, proszę bardzo, z pięknym kotem. Okej, wróciliśmy do Atka i Angeli na chatę i robimy pizzkę z Thermomixa, ale zupełnie z innego przepisu niż my. Tu mamy wszystkie składniki, dzisiaj będzie pizzka ze wszystkimi serami. To paserata. Pasza jest ważna. I patrzcie, może winogrono. Może winogrono. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co? Ekstra. Proszę bardzo, wjechała na talerz. Wszystkie sery. Wszystkie sery, jakie były na chacie. Sos czosnkowy, jeszcze druga. Jeszcze nie skończona. Jeszcze serów brakuje. Adek otwiera pizzerię, także już zapraszamy, nie? Fach w ręku jest, nie ma co. Okej, przyjechaliśmy już do Marczowa, dzisiaj tutaj nocujemy. Lubek zrobił sobie stanowisko pracy, montuje vloga. Będziemy teraz co robić, Lubek? Teraz robimy pizzkę, bo za chwilę mamy gości. Przyjeżdża do nas Adrian z Angeliką i z Bobaskiem, z Wojtusiem. Działamy dalej właśnie i tak się odwiedzamy, raz my u nich. Raz oni u nas. Oliwier właśnie teraz sobie gaworzy i w międzyczasie, jeżeli jesteście z nami na bieżąco, na naszych Instagramach, jeżeli nie, to zachęcamy do obserwowania. Poznajcie naszego członka rodziny, nowy członek rodziny. Jest to Borys, dostał takie imię. I jest to małpka stworzona przez Lubka. Serio. Uczyłem Boryska. Tak, serio. Borys powstał ze skarpetek, które nie są już potrzebne, tak to nazwijmy. No i ogólnie możecie zobaczyć, że przyszyłem mu wszystkie części ciała, oczywiście tak jak umiałem. Borys nawet czasem się uśmiecha, czasem robi taką minkę, to zależy. Co najważniejsze, Oliwierowi bardzo się podoba. Tak. I Oliwier bardzo lubi go tam za łapki, za nóżki ciągać, no i myślę, że tak motorycznie gdzieś tam go może to rozwija. Bardzo. A wyszło jak wyszło, najważniejsze, że małemu się podoba.
mówię i śmieję się, że na pewno to będzie najlepszy przyjaciel Oliwiera. Bardzo lubi łapać go za rączki, za ogon, za nóżki, za uszy. Tym bardziej, że Lubek myślał, że dostanie gotową małpkę. A to niestety w nazwie miał małpka DIY i po otworzeniu paczki wiedział, dlaczego właśnie kosztowała parę groszy. Synek, podoba Ci się, Oli? Podoba Ci się małpka? Tak? Była dzisiaj nawet z nami na spacerze. Poznaje Jelenią Górę. Także dajcie znać właśnie w komentarzu, jak Wam się podoba Borys. Taka sytuacja, jestem u Oliwiera w pokoju i przed Wami dwa foteliki. Firma Britax, nie wiem czy jesteście na bieżąco czy też nie, ogłosiła wycofanie produktu i w ramach tego wysyłają do wszystkich klientów nowy model w trosce o bezpieczeństwo naszych bubasków, więc wielki plus. I byliśmy mile zaskoczeni z Lubkiem, że firma tak odpowiedzialnie podeszła do tematu i właśnie tutaj na dniach musimy odesłać go, ten stary model, z powrotem do producenta. Adek, proszę bardzo, mamy dla Ciebie specjał Pusit z poprzedniego odcinka. Pierdziele. Dawaj, całego naraz. To śmierdzi jak taka karma dla rybek z kawałków żuków. Całe. No. Jak coś, to masz serwetkę, Lubek przyszykuj mi serwetkę. Ty, ale to jest... Właśnie ciężko oddycha. Ale to śmierdzi. Bo to trzeba całego, wtedy lepiej smakuje. Cały smak od razu... Słodkie. Się duszę od tego, ty, ale... No nie, no to tak śmierdzi. Jakbym miał akwarium i nie mył je przez 10 lat. Pa. Konkret. No, ja tego całego pyszne, nie pyszne? Takie... No kurde, jakbym żył zdechłe ryby. To jest odry, te co zdechły w zeszłym roku w Odrze. To się wysuszył i zapomniał je wziąć ze słońca przez 2 lata. Jezu. Jak ludzie to mogą jeść? Coś na osłodę dla Atka, na osłodę. Jest już gotowa pizza, więc... Ta bazierka nie jest taka straszna. Więc jedziemy. Pokaż Wam, jaki mamy piękny nóż do pizzy. Jak rowerowy. Prezent. Rowerowy. Lubek Majster. Tył. A wieczorami takie atrakcje u nas. Proszę bardzo, Lubek próbuje po raz pierwszy ćwiczyć z boostem. Już pewnie widzieliście ten odcinek, jak ja ćwiczę, a dzisiaj Lubek chciał spróbować, Adek już jest to po... mój pierwszy trening, tak. Ale szczerze przyznam, że ja myślałem, że to polega trochę na czymś innym. Nie, no to nie jest trudne. Masz tutaj akcesory do pomocy. Nie są mi potrzebne. Wystarczy, że to wibruje. Ale to cały czas ma wibrować? Tak, to przez cały trening to wibruje. Adek montuje vloga, mamy nowego montażystę. O, proszę bardzo. Się stanęło. Mamy nowego montażystę. Zostałem myszki i coś się zmieniło. Tak to jest, jak dotykasz nie swoją myszkę. Adek dostanie tutaj przyspieszony kurs montażysty. Dobra. To się booster. Dzieje. Polecam. Kamil. No, ale dla mężczyzn też to jest, serio. Wiem. Czy też jeżdżą na rowerze tak jak szwagier? Właśnie szwagrowi trzeba dać, zaprosić szwagra, żeby przyszedł i wypróbował ten sprzęt. Zobaczymy, jak jego odczucia będą. Czy mam wynieść na swoje miejsce już? Krzesełko? Tak. Fotel? Nasze magiczne krzesełko ma miejsce na balkonie, żeby nie zagracać mieszkania. Wojtuś właśnie usypie z Angeliką, Oliwier już śpi, także bąbelki już nam padły, a my idziemy bawić się dalej. Czemu one są w płynie? Bo to są takie... Galaretki, ale... Takie, ja stwierdziłem, że one się zsiadły na 85%. No tak... No, zaoszczędzili końca... chyba galaretki w tej wodzie. Nie do końca tak jak nasze galarety, nie? Ja bym to intro się robił. Adek nasz mądry. Tutaj, czy nie? No, zabawa przednia, nie? Impreza nam się rozkręciła, ale czas już spać. Mamy godzinę 23:20. Tutaj porządki, proszę bardzo. Jest i Lubek jeszcze buszujący w szafce. To jest Lubek i jego rurki, widzicie? Ja nie kłamałam. Halo, halo. Nie zjadłem przez cały wieczór ani jednej rurki i teraz przyszła mnie na nią ochota. Tak? To tak jak mnie ostatnio. Cieszę się, że w ogóle Cię zostawiłam. A więc podzieliłbym się z Wami, ale tymczasem zjem ją sama. Tak. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do subskrybowania, komentowania i... Łapki w górę. Łapki w górę. Do następnego razu. Hej! Nie, czekajcie, patrzcie na to. Nie nagrywaj tego, bo i tak no to wytnę. No i dobra, nie wytniesz to, bo to jest życie prawdziwe. Lubek tak pazernie zaczął jeść te rurki.
aż spawam go z myłarki. Chciałem wyciągnąć ostatnio z opakowania i co się stało? Nie warto być pazernym. Nie byłem pazerny, tylko ludzi. Wyciągałem ostatnią rurkę. Wyciągałem, przestań.